Witam bardzo serdecznie z tej strony Adnata. To jest kolejny odcineczek FIFA 15. Jesteśmy, pomału, coraz bliżej rynku transferowego. Dokładnie jeszcze ten odcinek, jeszcze dwa odcinki i mamy nowy klub. No i nowy klub będzie już prawdopodobnie w poniedziałek. Na 100% dowiecie się, do jakiego klubu pójdę. Tutaj Adanatel, pierwsza akcja w 30 minucie i patrzcie, jakie piękne uderzenie. Była to 10. brameczka w lidze. No, super, super bramka. Gramy tutaj z Hoffenheimem. Jak widzieliście, nasza pozycja w lidze nie jest najgorsza. No, ale nie martwimy się tutaj o pozycję, no, ponieważ, kurde, odchodzimy z tego hamburgera Sportfera. No i tylko wykonujemy swoją pracę tutaj, by strzelać, by nasz zespół wygrywał, by nasze statystyki rosły. Tutaj kolejna akcja, 77 minuta, czy będzie bramka? Jest brameczka, patrzcie po odbiciu od bramkarza, mamy super brameczkę, kolejną. No, super bramka, bardzo fajnie. No i widzieliście tam, jakie wyzwania się zaliczyłem przy okazji, no świetnie, świetnie. Ogólnie jest cel 8-0 overalla, wbić do rynku transferowego. Myślę, że to lajtowo zrobimy. Bardziej przyłożę się do tych w ogóle zadań wyzwaniowych, bo tego tak naprawdę teraz nie robiłem. No i to by było na tyle w tym spotkaniu. Jeszcze trochę powtóreczek i lecimy na kolejne spotkanie. Tutaj jeszcze ocena 9-5. No to przenosimy się na kolejne spotkanie. A przed nami symulacja z Walią. Zobaczymy, jak Polsce pójdzie. No i wygraliśmy. No i przenosimy się szybciutko na spotkanie z Włochami. Eliminacje do jakichś tam Mistrzostw Europy. Prawdopodobnie to są tak. Do Mistrzostw Europy. No i oby jakieś brameczki padały, bo fajnie byłoby coś ustrzelić w reprezentacji. Gdy mamy pierwszą sytuację i patrzcie, pierwsza sytuacja bramkowa i Bruce Adanatel posyła piłkę prosto w siatkę i zobaczcie, po jakiej ładnej sytuacji. No, jest naprawdę super, super, patrzcie. Prosto tak jakby w okieneczko nad bramkarzem. Jest progres i mamy 1 do 0. No i do 76 minuty nie było żadnych akcji, ale tutaj była kolejna sytuacja bramkowa i patrzcie, jak piłka została umieszczona w siatce. I Włochy na kolanach, 2-0. Jeszcze powtóreczka tej pięknej akcji, piękne w ogóle podanie i wyjście moje na pozycję. A tutaj pozdrawiamy Adriana, który zapraszał mnie do gry wtedy. Akurat nagrywałem i nie mogłem zagrać, ale pozdrawiamy Adriana. Tutaj 88 minuta. Czy będzie brameczka? Podanie do Adanatela i z pierwszej. Ale bramka. Patrzcie jeszcze od słupka prosto w bramkę. I kolejne wyzwanie zakończone. Czyli zdobywamy te punkciki do statystyk. Jeszcze patrzcie, jak pięknie z pierwszej piłki uderzona piłeczka. Naprawdę w moim stylu król pierwszego uderzenia Adanatel. Jeszcze powtórka z innej perspektywy. No naprawdę bardzo ładnie to siadło. 3-0. No i takim wynikiem kończy się to spotkanie. Pogromiliśmy Włochy. Praktycznie no hat-tricka jeszcze strzeliłem. Włochy na kolanach, oby tak dalej w eliminacjach. A my przenosimy się do następnego spotkania. Następne spotkanie to spotkanie w Lidze Mistrzów. I gramy ze FC Basel. Jesteśmy na trzeciej pozycji. Basel jest na pierwszej lokacie.
Ale myślę, że lajtowo powinniśmy wygrać. Nie możemy powtórzyć tego, co zrobiliśmy z Interem Mediolan, bo z Interem no to była wtopa. Tutaj podanie świetne w moją stronę. Tutaj kiweczka i będzie brameczka na stówę. Jest bramka. Patrzcie, no tak lubię właśnie schodzić na ten bok pola karnego, kiwkę na obrońcę i mamy praktycznie zawsze bramkę. W niektórych tylko przypadkach bramkarz przeciwnika jest w stanie obronić, ale tutaj właśnie kiwka i finezyjnie to zazwyczaj zawsze jest bramka, zawsze się to sprawdza. Więc tak lubię strzelać sobie w rameczki. I do 60 minuty nie było akcji, ale tutaj była akcja. Ło, patrzcie, jak zostałem faulowany, odepchnięty. Karteczka i mamy rzut karny. Pierwszy w mojej karierze rzut karny, patrzcie. I wykorzystany. O, i mamy kolejne wyzwanie, rzut karny. Dużo tych wyzwań w tym odcinku zrobiliśmy, no to dobrze, bardzo dobrze. Bo coraz bliżej tego overalla, który chcę właśnie do rynku transferowego, by te lepsze kluby złożyły mi ofertę. I jeszcze powtórka tego rzutu karnego. I lecimy dalej ze spotkaniem. 73 minuta. Przejęcie. Tutaj bardzo długie podanie prostopada przez całe boisko praktycznie. Patrzcie, czy będzie bramka, czy to wykorzystamy? Mamy bramkę i drugi hat-trick w tym spotkaniu. Proszę, zobaczcie, no naprawdę świetna bramka, świetna. No, jestem z siebie dumny, świetna brameczka, naprawdę zacna. No i 3-0. Podobny wynik jak z Włochami, ale jeszcze ostatnia akcja pod koniec spotkania i mamy bramkę kolejną. Patrz, no pogrom FC Basel. 4 do 0, no naprawdę. Piękne spotkanie w moim wykonaniu i wykonaniu kolegów z drużyny, bo naprawdę świetne piłki posyłali prosto pod moje nogi. Bardzo widowiskowe wygranie z drużyną z Belgii. No i to było na tyle w tym spotkaniu. Przenosimy się na spotkanie czwarte. Na spotkanie czwarte to spotkanie w Bundeslidze i podejmujemy. Kogo podejmujemy właśnie, bo nie pokazałem, a jest to FC Kaiserslautern czy coś takiego. Chyba tak, FC Kaiserslautern. Nie wiem, jak to się już poprawnie wymawia, ale mamy bramkę pierwszą w tym spotkaniu. 8 minuta, pierwsza bramka. No, jest super, super piękne. Rozpoczęcie spotkania właśnie po takiej brameczce. Przełamana ręka bramkarza, nie ma po prostu szans na wybronienie tej sytuacji. No i zdobywamy brameczkę. Tutaj 10 minuta. Uuu, i tracimy brameczkę. I pozdrawiamy Adriana, który napisał drugi raz w tym odcinku. Akurat tak przypadło. Już drugi raz, kurde, na odcinku się pojawia. Ale, bo to nagrywałem chyba pod rząd wtedy. Albo nawet nie wiem. Ale tutaj trochę tę bramkę brzydko straciliśmy. No co zrobić, co zrobić. 32 minuta. Tutaj hamburger jest akcją. No tutaj podanie tylko do mnie podać. Ja to jako. O, pięknie kiwkę i mamy brameczkę. Bramkarz po prostu nie wiedział, gdzie jest piłka. Po takim zwodzie naprawdę pięknie bramka strzelona, zobaczcie. Obrońcy nie wiedzieli, co się dzieje, bramkarz nie wiedział, co się dzieje. No i piękna brameczka w prawy dolny róg bramki. No, bramkarz bez szans. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Lubię w ogóle takie bramki, jak takie jakieś widowiskowe padną, to jest naprawdę super. No i spotkanie kończy się wynikiem 2 do 0. Wygrywamy z FC Kaiserslautern.
albo Karlsruhe, nie, FC Kaiserslautern, chyba tak. I przechodzimy do ostatniego spotkania. No i jesteśmy już na ostatnim spotkaniu. Z góry przepraszam, że tej pierwszej bramki nie widzieliście, ale po prostu, gdy nagrywałem ten skrót, to włączyłem po prostu Avermedię zbyt późno, ale zobaczycie właśnie pierwszą bramkę pod koniec spotkania w powtórkach. A tutaj pierwsza bramka Brusa Donatella w 23 minucie. Patrzcie, jaka świetna sytuacja. Jest to ogólnie spotkanie pucharowe, Pucharu Niemiec. Tak, do ciekawostki, bo nie widzieliście z początku meczu, ale mogliście się domyśleć po tym przejściu między skrótami, taki puchar, no to jest właśnie Puchar Niemiec. No i mamy 2 do 0, a gramy z Hertą Berlin, ale to spotkanie już mamy praktycznie wygrane. No praktycznie, bo tutaj Herta strzeliła bramkę na 2 do 1, ale mamy jeszcze tą brameczkę przewagi. Jeszcze 10 minut do końca spotkania. Myślę, że to jeszcze wygramy. No i tak jak powiedziałem, mecz kończy się wynikiem 2 do 1. No i przechodzimy dalej. A tutaj bramka, której nie widzieliście, podobna do bramki z poprzedniego meczu. Myślę ogólnie te 5 spotkań było udanych, nic nie przegraliśmy, wszystko było wygrane. No i tak jak mówiłem, dwa odcinki jeszcze. No chyba, że to wciepnę w jeden odcinek, ale to było 12 skrótów. No zobaczymy, byłby to odcinek długi, około 20 minut, to zobaczymy, jak mi się będzie chciało. Czy to zrobię na dwa odcinki, czy na jeden. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Jak Ci się odcinek podobał, to zostaw łapkę w górę, komentarz. No i czekaj na rynek transferowy, bo klub, do którego przejdę, myślę, że jest spoko i ogólnie ta liga jest taka, że będzie dużo wyzwania. To było na tyle, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć!